Impreza za 2 dni, a Ty nie wiesz, co masz zatańczyć? Dzisiaj pokażę Ci kilka prostych ruchów, które jest w stanie wykonać każdy i których jesteś w stanie nauczyć się od razu. Cześć, jestem Monika, a to jest kanał Męski Taniec. Jeśli temat tańca Cię interesuje i chciałbyś się go uczyć, to koniecznie daj subskrypcję i kliknij w dzwoneczek. Oprócz tego, że na każdą imprezę warto zabrać ze sobą dobry humor, to jednak Twój humor jest w stanie się poprawić, jeśli będziesz pewny, co zatańczyć. No i dzisiaj zaczniemy sobie od kroku podstawowego, a więc nieważne, w którą stronę zaczynasz ten krok, jest to krok symetryczny i za chwilę dopasujemy do niego Twoją partnerkę, ale jak widzisz, robisz sobie krok do boku, dostawiasz nogę, następnie wracasz i dostawiasz nogę. Fajnym tipem tutaj jest to, aby nie kłaść obu stóp na ziemi w całości, tylko jak robisz sobie krok, dajmy na to w lewo, kładziesz całą stopę, ale teraz tylko palec i z powrotem całą stopę, palec, czyli cała, palec, cała, palec, cała, palec, cała, palec. Mamy gotowy krok podstawowy. I jeśli już jesteś w pobliżu dziewczyny, podajesz jej obie ręce w ten sposób. Otwarte dłonie sugerują jej bardzo intuicyjnie, że chcesz, aby podała Ci swoje ręce. No i teraz już jesteśmy zgrani w kroku podstawowym. Gdyby dziewczyna tutaj tańczyła inny kierunek niż Ty, spróbuj właśnie tymi rękoma naprowadzić ją na swój kierunek lub po prostu poczekać na nią i dopasować się do jej kierunku. Mam nadzieję, że już ćwiczysz razem ze mną, a jeśli chciałbyś ćwiczyć jeszcze więcej, to możesz dołączyć do moich kursów w promocji, a link do nich znajdziesz w opisie do tego filmu. Zaczynamy od pierwszego ruchu w parze, który możesz zatańczyć, który jest banalny i który uda się, jeśli zrobisz to, co teraz powiem. Otóż chcemy obrócić dziewczynę. Dziewczyny lubią obroty i chciałyby się obracać. I Twój taniec jest bardzo ciekawy, kiedy występują w nim obroty. A więc jeśli chcesz obrócić dziewczynę, to przede wszystkim musisz dać jej znać odpowiednio wcześnie. I teraz robisz sobie krok na jedną stronę i jeśli już chcesz, żeby w kolejnym kroku dziewczyna się obróciła, to robiąc krok już musisz zacząć podnosić swoją rękę w górę. Rękę tą, którą nogą idziesz. Czyli jeśli lewa noga, to lewa ręka, jeśli prawa noga, to prawa ręka. Czyli idziesz teraz w lewo, podnosisz lewą rękę do góry i już dziewczyna wie, że w kolejnym kroku w prawo będzie miała swój obrót i teraz ręka kręci wielkie koło, Ty tańczysz dalej, a dziewczyna się obraca. Powtórzmy to, czyli idąc w lewo, podnosisz rękę, idąc w prawo, kręcisz obrót. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. W drugą stronę tak samo możesz obrócić dziewczynę i to jest kolejny nasz banalny, prosty krok, a więc teraz analogicznie idąc w prawo podnosisz prawą rękę. Raz, dwa, trzy, cztery. Idąc w lewo kręcisz obrót. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A więc pierwszy Twój obrót wygląda tak. Możesz to ćwiczyć solo. Tańczysz i teraz idąc w lewo, lewa ręka do góry. Zobacz, że palce mam skierowane do czoła w ten sposób. I kręcę prawe ramię i przód, czyli raz, dwa. Opuszczam ręce. I jeszcze raz. Cyk, w górę, obrót. I dół. Druga ręka, idąc w prawo, prawa ręka w górę, obrót idąc w lewo. I ręka w dół. I jeszcze raz. Cyk. I obrót. I w dół. Jeszcze raz. Zaczniemy od ręki lewej. Uwaga. Raz, dwa, góra, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I jeszcze kolejna ręka, druga, czyli raz, dwa, obrót i ręka w dół. Teraz spróbujmy zatańczyć jeden obrót po drugim. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Dlatego policzyłam jeszcze pół kroku podstawowego, żeby
zamienić sobie stronę, bo dziewczyna nie ma inaczej możliwości się obrócić. Spróbujmy teraz z muzyką. Najpierw zatańczymy obrót, zrobimy przerwę i zatańczymy kolejny obrót, a później pokażemy Ci, jak można zdynamizować tą akcję i te obroty skumulować. Zobacz, jak to wygląda i próbuj razem z nami. Dziękuję Ci za udział w tym odcinku. Mam nadzieję, że jeśli Twoja impreza jest za 2 dni, to już czujesz się na nią przygotowany. Pamiętaj, zasubskrybuj koniecznie ten kanał, jeśli chcesz dostawać więcej takich filmów i takich materiałów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.